Cześć, witaj serdecznie w kolejnym nagraniu. W dzisiejszym nagraniu chciałbym, żebyśmy przez chwilę zastanowili się nad tym, w jaki sposób negocjować z klientem cenę. Dlatego, że w XXI wieku, gdzie klienci są nieco rozpieszczeni przez sprzedawców, bardzo często pojawia się obiekcja ceny lub pojawia się problem, to jest dla mnie za drogie lub proszę dać mi rabat. Bo klient twierdzi, że ten rabat mu przysługuje, czy mu się należy, tym bardziej jeśli jest Twoim stałym klientem. I może i ma po części trochę rację, natomiast z doświadczenia, widząc sprzedawców na terenie całej Polski, czy to stacjonarnych, czy telefonicznych, zauważyłem, że jest olbrzymi kłopot z tą obiekcją, dlatego że sprzedawcy nie wiedzą, w jaki sposób mają w ogóle bronić cenę. I jedyne, co robią w takich sytuacjach, to dwie rzeczy. Pierwsza z nich to od razu sięgają po rabat, bo mogą, bo ich firma na to pozwala, lub drugą rzeczą zaczynają na nowo nawiązywać do języka korzyści, których bardzo często klient nie czuje lub bardzo często klient już ma je wcześniej wykreowane, bo na przykład jesteś jego dostawcą. On jest Twoim stałym odbiorcą i on twierdzi, że należy mu się rabat przy tym konkretnym zamówieniu. I co zrobić w sytuacji, kiedy klient mówi, to jest za drogie? Otóż jedną ze wskazówek może być zadać klientowi pytanie, z kim lub z czym Ciebie porównuje lub inaczej mówiąc, z którą firmą Cię porównuje, czy z kim porównuje Twoją propozycję. Dlatego, że z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że w wielu przypadkach klient nie poda Ci konkretnej firmy konkurencyjnej, co świadczy o tym, że on w ogóle nie zna ofert konkurencji. Chyba że rozmawiamy tutaj o dużych firmach, którzy szukają dla siebie dostawców i proszą Ciebie jako swojego stałego dostawcę o rabat. One bardzo często mogą znać oferty konkurencji. Natomiast jeżeli sprzedajesz proste produkty lub usługi i klient mówi Ci za drogie, zadaj mu pytanie, z kim lub z czym Ciebie porównuje. Jeżeli natomiast udzieli Ci odpowiedzi na to, bo jeżeli oczywiście nie udzieli, no to znaczy, że kłamie i nie zna żadnych ofert konkurencyjnych, powiedział to tylko i wyłącznie dlatego, żebyś Ty dał mu rabat. Natomiast jeśli udzieli Ci odpowiedzi, to w tym momencie masz jak gdyby czas na to, żeby przyrównać ofertę konkurencji czy konkurencję do swojej własnej firmy czy do produktu lub usługi, który Ty klientowi oferujesz. Drugą z zagrywek może być, i to w szczególności działa w przypadku takich mniejszych firm lub klientów indywidualnych. Jeżeli klient mówi, to jest za drogie, możesz zadać mu od razu pytanie, to ile według Pana to powinno kosztować, Panie Tomaszu? I tu znowu, jest to oczywiście pytanie lekko prowokacyjne, natomiast w ten sposób uświadamiasz klientowi, że nie do końca zna się na realiach rynkowych lub nie do końca zna te produkty czy usługi. Dlatego, że on mówi Tobie, to jest za drogie, ale notabene na to pytanie nie będzie potrafił Ci odpowiedzieć. Kolejnym ze sposobów, jakie możesz użyć, to jeżeli to jest Twój stały dostawca, to możesz powiedzieć do niego, jeżeli klient twierdzi, że potrzebuje rabat, bo mu się należy, bo mu przysługuje, możesz powiedzieć do niego tak, ok, panie Marku, ja postaram się ugrać dla pana rabat w wysokości albo złotowym, albo procentowym, ale pan w zamian za to zwiększy mi zamówienie o. W tym wypadku powinna działać reguła wzajemności, czyli ja robię coś dla ciebie, drogi kliencie, ty zrób dla mnie. I tutaj uczulam każdego sprzedawcę na to, że wzajemność powinna działać w dwie strony, nie tylko w jedną. My jako sprzedawcy nie jesteśmy od tego, żeby rzucać klientom rabaty na prawo i na lewo. My jesteśmy od tego, żeby bronić interesów przedsiębiorstw, które reprezentujemy. I tutaj sugerujesz klientowi jasno, że jesteś w stanie nagiąć się dla niego, czy powalczyć dla niego o konkretny rabat, ale niech on w zamian zrobi coś dla ciebie. Jeśli jest to dalej skomplikowane zamówienie i klient nie chce zwiększać tego zamówienia, nie chce Ci go powiększyć, to możesz spróbować stosować jeszcze jedną technikę, czyli ok, panie Marku, utrzymamy cenę na poziomie, podajesz cenę całościową, ale proszę mi powiedzieć, z czego rezygnujemy. Który komponent dla Pana jest mniej istotny w tym zamówieniu, tak abyśmy mogli wyrównać tą cenę do budżetu, którym Pan dysponuje. Jeszcze jedną z metod to akurat w sytuacji, kiedy sprzedajesz klientowi produkty lub usługi, za którą płaci jednorazowo. Możesz rozbić mu cenę na cząsteczki pierwsze. Dla przykładu, jeżeli klient płaci 300 zł i
usługę lub produkt ma na 2 lata, możesz powiedzieć do niego, że panie Marku, to jest zaledwie 12 czy tam 13 zł miesięcznie. I możesz spróbować od razu drugiej techniki, czyli przyrównanie do innej wartości. Panie Marku, czyli to jest równowartość 4-paka piwa, jeśli pije, jeśli pali papierosy, paczki papierosów, biletu do kina i tak dalej miesięcznie. To takie moje techniki, które stosuję w negocjacjach z klientem. Jeżeli masz jakieś swoje, to proszę podziel się z nimi ze mną w komentarzu. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia. Cześć!